Cześć, dzień dobry. Dzisiaj przejdziemy przez proces zakładania, tworzenia swojego pierwszego sklepu internetowego. Wielu z moich widzów tak naprawdę chce zacząć swój biznes, założyć swój sklep i jedną z takich platform, które ci to umożliwią, jest SkyShop. Takich platform jest wiele. Ja dzisiaj pokażę ci SkyShopa, bo uważam, że jest to rozsądne rozwiązanie, ale słuchajcie, nie sam SkyShop, ale ogólnie SaaSy, jest to bardzo bezpieczne i bardzo proste wejście do biznesu e-commerce, ponieważ skraca to drogę. Często zlecacie sklepy internetowe za 20 tysięcy złotych postawione na WordPressie, PrestaShop, różnego rodzaju rozwiązaniach open source, kiedy możecie przetestować, zwalidować swój biznes i sprawdzić, czy to wszystko w ogóle ma prawo zadziałać na platformach typu SkyShop. Zobaczcie, ile mamy tutaj integracji z bramkami płatniczymi, z systemami do faktur. Integracja z Allegro, co jest bardzo ważne, bo możecie bardzo łatwo skalować swoją sprzedaż na marketplace'ach. Mamy tutaj integrację z Empikiem, oczywiście InPost, LiveChat i wiele różnych rozwiązań typu PayPal do płatności ratalnych. Tu mamy oczywiście czat z konsultantem, możemy zadać jakieś pytanie dowolne i uzyskać odpowiedź, ale my przejdźmy do opcji załóż sklep bezpłatnie, bo zobaczcie, że teraz mamy jeszcze jakąś tutaj ofertę promocyjną, ona się często już tutaj dzieje, ale mamy też za 25 zł miesięcznie i porównajcie sobie te 20 koła za sklep, gdzieś tam zlecacie na przykład takim firmom jak moja, ja też takie usługi świadczę, outsourcuję to oczywiście, ale świadczę, a możecie sobie założyć taki sklep i go testować. Załóż sklep na 14-dniowy okres próbny. Ja sobie wpiszę tutaj mój e-mail do testów i użyjemy sobie jakiegoś tu hasła. Załóż sklep bezpłatnie. Przechodzimy do kolejnych kroków. Musimy tutaj zaczekać, zachowaj hasło, krok drugi, krok trzeci, tworzymy sklep na serwerze i mamy tak naprawdę utworzony już swój pierwszy sklep. Dane do logowania zostały wysłane na maila, zobaczymy, czy nas od razu przekieruje do silnika. Tak. I tutaj mamy kolejny panel, gdzie musimy uzupełnić swoje dane i zobaczmy sobie teraz tak, nazwa sklepu może, sklep z kwiatkami, nazwa firmy, przykładowa nazwa firmowa, mój telefon, to tutaj podam poprawny, bo może być jakiś kod SMS, Poniatowskiego 18/781, kod pocztowy 01774, miasto Łódź na przykład. Mogę od razu opłacić, mogę też testować przez 14 dni. Wybieram tą opcję testową. Twój sklep jest skonfigurowany, możemy już dodawać pierwsze produkty lub możemy przejść dalej. Jest tu masa rzeczy do skonfigurowania. Mamy tutaj też asystenta konfiguracji, mamy też czat. Możemy w każdej chwili wrócić do wsparcia, do działu wsparcia i porozmawiać sobie z konsultantem. Możemy też przejść do konfiguracji swoich produktów. Tu mamy jeszcze jakiś baner z promocjami, z integracją z Allegro. Tu mamy jakieś przykładowe, ostatnie złożone zamówienia. I przejdźmy troszeczkę przez ten panel. Mamy tu oczywiście start, panel administracyjny, strona główna sklepu. Bach, to jest mój przykładowy jakiś tu sklep, zaakceptuj wszystkie. I zobaczcie, że mamy tu miejsca do edycji swojego baneru. Tu mamy jakieś kategorie, informacje, nowości. Tu możemy oczywiście zamieszczać nasze produkty oraz jest też pasek z newsletterem. Jest też od razu utworzona stopka na podstawie tych danych, które wpisaliśmy. Informacja social media, informacja na jakim silniku jest postawiony sklep. Tu mamy oczywiście kategorie. Mamy przypięty pasek, tak zwany sticky, to się chyba nazywa, że się przykleja ten pasek u góry strony. Tu mamy oczywiście koszyk z zamówieniami, więc mamy taki przykładowy sklep już tak naprawdę gotowy. Możemy tutaj dodawać swoje produkty oraz zestawy, możemy też importować produkty z różnego rodzaju hurtowni. Zobaczcie, że mamy tu masę konfiguracji odnośnie nie tylko nazwy, ceny, najniższej ceny,
ceny jednostkowej, promocji okresowej, ale mamy też informacje odnośnie numerów ISBN i wielu innych rzeczy, takich jak na przykład gabarytów do paczkomatu, i to będzie miało pewnie też wpływ na ceny. Mamy też kategorie, mamy tutaj utworzone przykładowe kategorie, takie jak kolekcja bluzki damskie. Mamy też oczywiście zdjęcia do wgrania, opisy produktów, parametry dodatkowe, warianty. Możemy nawet sprzedawać pliki cyfrowe, takie jak e-booki, kursy z tego poziomu. I tutaj informacja odnośnie Allegro oraz też pozycjonowania, czyli jak to wszystko ma wyglądać. Meta tag, SEO, tytuł strony oraz opis, meta description oraz ewentualnie tagi. Tu jakieś informacje dodatkowo odnośnie produktów. Tu mamy listę zamówień, to tutaj będą wpadać nam zamówienia na naszym sklepie, tu będziemy mogli podglądać, czy zarabiamy, czy tracimy. Mamy też oczywiście listę faktur, możemy wystawiać faktury ręcznie lub automatycznie, podpinając się integracją do różnego rodzaju systemów, takich jak fakturownia na przykład, czy Infakt. Mamy naszą listę klientów, możemy sobie oczywiście przeglądać tą listę klientów, na razie na tej liście jestem tylko ja jako administrator sklepu. Mamy też bogaty panel dotyczący statystyk, możemy bez Google Analyticsa nawet sprawdzić sobie porzucone koszyki, najczęściej sprzedawane produkty, ilość wizyt, ilość zamówień, ilość sprzedaży, więc jest tego masa. Mamy też opcję newslettera, możemy dodać sobie newsletter, tytuł wiadomości, nazwa nadawcy, bach, możemy tutaj skonfigurować swój newsletter, wysłać go testowo, przetestować. Wejdźmy jeszcze w ten newsletter. Mamy tak, listę odbiorców, kolejka wysyłki, konfiguracja, okno pop-up. Mamy też integrację bezpośrednią z Freshmailem, lista starych newsletterów, które wysyłaliśmy, konfiguracja newslettera, proponuj zapis do newslettera, link do strony z podziękowaniem. Więc mamy tu nawet, zobaczcie, sporo tych informacji. Mamy też okno pop-up, a trzeba wykupić moduł do pop-upów. Mamy też takie rzeczy jak kody rabatowe, możemy dodać kod rabatowy na jakiś określony produkt. Zaznaczyć, o ile mamy obniżyć cenę, czy to ma być cena procentowo automatyczna. Automatycznie wysyłaj taki kod. Jednorazowo po zapisaniu się do newslettera, do zarejestrowanych, do posiadających zamówienia możemy też wybrać początek i koniec promocji w kalendarzu. Dobrze, wyjdźmy sobie z tego modułu. Marketing to oczywiście sekcja, która bardzo jest bliska mojemu sercu jako marketingowcowi. Mamy tak, ustawienie SEO. Możemy sobie pobawić się z całą optymalizacją SEO naszego całego sklepu, nie tylko pojedynczych produktów, ale całej po prostu strony. Mamy też opcję kanały sprzedaży, Facebook, Marketplace, Facebook Ads, czyli możemy skonfigurować z tego poziomu oczywiście piksel Facebooka, wkleić tutaj ID do naszego piksela i zaznaczyć, jakie zdarzenia ma monitorować. Polecam Ci zaznaczyć tutaj oczywiście wszystkie opcje. Oprócz tego mamy jeszcze integrację z Freshmailem, z iDronem. iDron to jest taki system marketing automation do kampanii w sklepach. Mamy integrację z Analyticsem, mamy z Pixelem, z Instagramem, z live chatem, z zaufane i tutaj mamy jeszcze kilka różnych tutaj opcji. Mamy też program partnerski, zobaczmy sobie. Możemy tutaj skorzystać z programu partnerskiego. Mamy też porzucone koszyki, możemy oczywiście ustawić sekwencję mailową do porzuconych koszyków oraz możemy założyć bloga, mamy tutaj też instruktaż, jak taki blog tworzyć. Mamy tu blogi, zakładka blogi, wszystkie posty, dodaj kategorię, druga kategoria, pierwsza kategoria, posty, dodaj artykuł i możemy sobie tutaj wpisać nazwę artykułu, tutaj treść artykułu i optymalizację SEO ustawić z tego poziomu, tytuł strony, opis strony i ustawienia publikacji odnośnie też grafiki, daty publikacji, więc możemy też postawić na SkyShopie normalnie bloga, więc bardzo fajna opcja.
Co jeszcze w integracjach już przeszliśmy? Mamy też listę zintegrowanych hurtowni. Możemy połączyć się z jakąś wybraną hurtownią tutaj i możemy od razu zaimportować produkty do naszego sklepu, więc bardzo fajna sprawa, jak też ktoś działa w dropshippingu. Możemy też część swoich produktów dorzucić, część produktów z dropshippingu dodać z hurtowni i mamy gdzieś tam tutaj o łącznie produktów w sklepie, mamy też informacje, ile tych produktów możemy zaimportować. Mamy też historię zamówień, oczywiście na wszystko jest wideoporadnik, także nie ma problemu, żeby skorzystać z takiego wideoporadnika. Możemy sobie też przejrzeć strony tych hurtowni, jakie mają produkty, asortyment i na tej podstawie działać dalej. Mamy też konfigurację, mamy moduły B2B, mamy hosting, certyfikat SSL, skrzynkę e-mail, serwer FTP, czyli takie standardowe opcje dotyczące zakładania sklepu, jakieś pliki, kolejka automatycznych zadań, aplikacja mobilna, asystent konfiguracji w sklepie. Jest tego dużo. Przejdźmy sobie jeszcze tutaj przez może ustawienia sklepu, ustawienia ogólne, możemy zmienić informacje odnośnie cookiesów, czyli te zgody nasze automatyczne. Co tu jeszcze mamy? Historię sklepu, możemy pewnie przywrócić starszą wersję, wygląd sklepu, kreator wyglądu i możemy na podstawie tego kreatoru wybrać sobie też szablon naszego sklepu. Ja sobie może wybiorę na ten moment na przykład taki szablon. Można go podejrzeć wcześniej, a ja sobie go aktywuję. Aktywuj. Przejdź na stronę sklepu i mamy już wgrany tutaj nasz szablonik. Możemy sobie pobawić się wyglądem. Wróć do edycji. Ustawienia kolorystyki, kreator szablonu, bach. I mamy tu wszystkie opcje odnośnie edycji. Możemy sobie te banery pozmieniać, skonfigurować to wszystko, ustawienia treści i mamy slider główny, karuzela, cyk, możemy sobie wybrać z tego poziomu plik i z komputera sobie wgrać nowy szablon do SkyShopa, slider 1, slider 2, slider 3, możemy sobie edytować sekcję newslettera, podgląd tła w edycji newslettera, blog, zarządzanie artykułami, możemy się pobawić tutaj z tego poziomu też wyglądem bloga, więc mamy też całą edycję w tej konfiguracji w zakładce ustawienia sklepu. Mamy też cały wygląd, przepraszam, tutaj wygląd, CMS, zarządzanie treścią, blog w sklepie, wyskakujące okna pop-up. Możemy też ustawić tutaj do edycji pop-upy. Na końcu mamy sekcję z pomocą działu FAQ. Możemy popatrzeć na najczęściej zadawane pytania i informacje o koncie. Mamy tutaj do uzupełnienia NIP, faktury, na jakie dane mają być wysyłane, domeny, jakie możemy podpiąć, dodajemy tu domenę, wklejamy tu domenę, którą sobie kupisz i wybieramy przypisz do którego sklepu, czy chcemy przekierowanie bez www, czy www do bez www. Skrzynki e-mail możemy sobie podpiąć tutaj, złożyć zamówienie, opłać sklep i wtedy będziemy mieli dostęp do skrzynki zamówienia i faktury. Bardzo przyjemny interfejs, myślę, że w tej cenie jak najbardziej warto założyć. Link do rejestracji oczywiście znajduje się w opisie. Zawsze z tego linku macie najlepsze możliwe warunki zapewnione, więc warto z tego dokładnie linku, który znajduje się w opisie, zarejestrować konto w SkyShop. A jeżeli potrzebujesz wsparcia, że na przykład nie poradzisz sobie z tym interfejsem i chcesz, żeby tutaj support za Ciebie pomógł Ci założyć sklep internetowy, odezwij się do mnie, zamów rozmowę dzwoniąc na 602-727-263, sprawdzę, czy będę w stanie Ci pomóc, doradzę odnośnie hurtowni, odnośnie integracji, odnośnie pricingu, marketingu, wszystko jestem w stanie tutaj Ci zapewnić, a jak nie, no to support, tutaj masz okienko supportu w SkyShopie, możesz śmiało z tego okienka skorzystać. Pozdrawiam serdecznie, Tomasz Guzik, cześć!